Witamy w kolejnej części naszego podcastu. Moim dzisiejszym gościem Witold Gadowski. Dzień dobry. I pogadamy sobie o świecie. Od czego by tu zacząć ważnego dla Polski, twoim zdaniem? Bo był tutaj ostatnio Zbigniew Parafianowicz, gdzie rozmawialiśmy o książce Polska na wojnie, w której opisywał te relacje polsko-ukraińskie od początku wojny, które z tym naszym zrywem społecznym, jak żeśmy pomagali i tak dalej, było dobrze. Oczywiście to politycy przegrzali. No i wyszło, że znowu jesteśmy tam, gdzie byliśmy na początku. Nie? To jest taka piosenka, daj, nie odmawiaj, daj. Daj, no co masz najlepszego. Tam właśnie Ukraińcy, on określił, takie, jest takie powiedzenie ukraińskie, że jak się dasz sfrajerzyć, to cię sfrajerzą, nie? I cię zostawią. I on tak jakby podsumowując to, to tak właśnie było kolejnym razem, bo tam nawet parę przykładów podawał, że ja nawet nie widziałem, nie, że te dawanie tych odznaczeń Orła Białego i tak dalej, to nie tylko Zełenski dostał. Wcześniej też prezenci dostawali Ukraińcy. Tak. Nawet Juszczenko, największy banderowiec. No. Tak. Znaczy my się nie szanujemy, tak? Polska się... Znaczy to jest ciągle to, co tu i to nie mówimy. Jest tylko, że tu ten rząd i poprzedni też tak było. Nie? Że też tą sprawę Wołynia załatwiają już 20 lat. Nic nie załatwili. I dalej nic nie jest załatwione, nie? Że to, a ludzie zwykli chcą to wreszcie wyprostować, nie? I nie ma tutaj woli odgórnie. Bo mamy takich polityków, niezależnie od tego, czy to są politycy PiSu, czy Platformy, czy SLD, wszyscy realizują jedną politykę. Oni ukuli na to skrót giedroyciowska polityka. To są brednie kompletne. Giedroyć kiedyś tam mamrotał, że nie będzie niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. To bzdura. Ukraina jest państwem konkurencyjnym wobec nas, mającym kolizyjne interesy wobec nas, nie mającym wobec Polski żadnych dobrych uczuć i doświadczeń. To są fakty. Mówimy o tym od wielu tygodni. Tu mówię o tym od miesięcy. I ciągle jest przykro, kiedy takie oczywistości, które się mówi, zaczynają się sprawdzać w życiu. I wszyscy mówią, o Jezu, rzeczywiście. Za późno. Za późno. Zamiast kierować się zdrowym egoizmem, mówię o Polakach, zamiast zabezpieczać własne interesy i twardo wymagać ich respektowania, to my kierowaliśmy się jakimś takim przekonaniem, że będzie dobrze. To jest oznaka państw leniwych, tak, i narodów leniwych, które nie chcą myśleć o przyszłości. My cały czas liczymy na jakąś wdzięczność, nie? Nie ma żadnej wdzięczności, nie będzie. Może byłaby wdzięczność, chociaż wątpię, gdybyśmy tak pomagali Słowakom na przykład. Ale któryś tam powiedział z tych gości, że wdzięczność nie jest walutą. Wdzięczność nie występuje w polityce w ogóle. Nie ma czegoś takiego. Są interesy. Są interesy, zmienne sojusze, oszustwa i polityka siły. Przede wszystkim polityka siły. Masz siłę, wymagasz. Jesteś słaby, albo robisz uniki, jesteś sprytny, albo dostajesz w łeb, jesteś schołdowany. I tyle. Uniki i dosyć sprytne zagrania robi Viktor Orban. Ciekawe, do czego go to doprowadzi, ale stara się jak taki, no bo on wygląda jak taki mały bokser, który bije się z dużym, ale nie daje się trafić. A jak się daje trafić, to tak, żeby jeszcze ustać. Natomiast my, będąc trochę większym, ale dalej małym bokserem, wychodzimy i bijemy się, idziemy na wymianę ciosów. To wiadomo, jak to się skończy. Więc biorąc pod uwagę nasze interesy, zaniedbaliśmy wszystko. Wszystko. Nasze główne branże, które w Unii Europejskiej były konkurencyjne, rolnictwo, transport, zostały całkowicie położone na ołtarzu Ukrainy, która walczy za wartości ogólnoludzkie. Nie ma czegoś takiego jak wartości ogólnoludzkie w odniesieniu do Ukrainy. Tam panuje ogromne złodziejstwo, korupcja i biją się najbardziej ubodzy ludzie. Ci, którzy nie są w stanie wymigać się od armii. Bo muszą. Bo muszą. No i trochę patriotów też. Bo załóżmy, że jest trochę patriotów, ludzi etycznych, którzy poszli walczyć. Są najbardziej przegrani. No bo w tej chwili widzą, że są sprzedawani, że
transporty nie dochodzą, że następuje czarny obrót pomocą, że następuje ogromne złodziejstwo, że nikt nie panuje nad korupcją, nad którą zresztą na Ukrainie nigdy nikt nie panował. Bo trudno było się spodziewać, że teraz będzie inaczej. I że za chwilę Amerykanie zakręcą kurek, bo widzą, że to... A to myślisz, że Amerykanie zakręcą kurek, bo Donald Trump dojdzie do władzy? Jak Donald Trump dojdzie do władzy, to na pewno zakręcą kurek. Ale myślę, że mogą zakręcić jeszcze za administracji Bidena. Ponieważ raporty kolejnych komisji będą mówiły o gigantycznym złodziejstwie kręgu oligarchicznego wokół Żeleńskiego i lokalnych oligarchów, którzy kradną ochłapy, które jeszcze tam trafiają. Na front właściwie niewiele dochodzi. Ostatnie doniesienia z Kachówki mówią, że Ukraińcy nie mają czym strzelać. Jak to jest? Przecież tam idą transporty amunicji. To gdzie ta amunicja trafia? Jak na froncie żołnierze nie mają czym strzelać. To już rachunek jest prosty. Więc wobec tak zdemoralizowanego narodu jak ukraiński, który przeżył ponad 70 lat demoralizacji sowieckiej, który nigdy nie był zbyt moralny, który nigdy nie był takim specjalnym narodem nawet, no to czego się mamy spodziewać? To są prymitywne zachowania, trochę gangsterskie, trochę cwaniackie. To taka etyka jest, tak? Gdzie tam jest religia, gdzie tam jest jakaś refleksja nad... Ale nie wiem, wydaje ci się, że przez to, co się też w Izraelu wydarzyło i tak dalej, to trochę się to, wiesz, ostudziła to Ukraina? I przez to, że tak już jak gdyby ta wojna okopowa, bo to moim zdaniem będzie jeszcze trwać po prostu. Taki będzie Donbas, tylko na całej linii jak gdyby. Izrael pokazał, jak należy traktować Ukrainę. Ponieważ Żeleński tam się z butami pchał, żeby przyjechać i się ogrzać trochę w cieniu, w świetle tego konfliktu w Gazie, że on tutaj popiera, a rząd, jaki tam by nie był ten rząd Netanyahu, stwierdził: panie Władimirze, stop, nie chcemy pana tutaj i proszę tu nie przyjeżdżać. I już. Bo zaszkodzi to naszym interesom. Proste, jasne postawienie sprawy. Izraelczycy to zrobili. Polscy politycy nigdy nie byli w stanie tak porządnie osadzić pana Żeleńskiego. Mówiąc, zaraz, nie rozpędzaj się, bo latasz z naszego lotniska w Jeziące. Nie rozpędzaj się, bo my cię tutaj karmimy kroplówką, która idzie przez Polskę. Jak się nie uspokoisz, nie będziesz grzeczny, dostaniesz w łeb. Tak trzeba z nimi rozmawiać. Oni to rozumieją i wtedy szanują. Ale jak się mówi, proszę pana, ależ może order Orła Białego, a może coś jeszcze, no to... Kolejnego. No to... Mamy to, co mamy. Przecież ten prezydent Ukrainy do dzisiaj nie uznał, że zabił przez pomyłkę, załóżmy, dwóch Polaków przewodowych. Tak, kto pisał o tym. I on jest przekonany, że to... Dalej przekonuje, że to nie ich rakieta, nie? No ja rozumiem, że on może żyć w jakimś już białego śniegu złudzeniu, ale jeszcze ma jakieś grono doradców, jeszcze chyba tam ktoś myśli. No a my tutaj cały czas się, wiesz, skupiamy jak gdyby na tym własnym europejskim podwórku, a tam wschód, Chiny, Indie rosną. Tak, no. Jest ta zapora pacyficzna Oceanu Indyjskiego, która trochę hamuje rozwój Chin. Ponieważ na szczęście dla globalnego porządku Indie są trochę na kolizyjnym kursie z Chinami i Japonia jest na wyraźnie kolizyjnym kursie. Więc trochę to hamuje taką ekspansję ogromną Chin, ale to tylko spowalnia. Chiny są po prostu w napędzie teraz największym. Mimo kryzysu wewnętrznego, kryzysu deweloperskiego, lekkiego załamania się popytu wewnętrznego, Chińczycy jednak ciągle rosną. A tam pamiętajmy, że 1% czy 2% w skali chińskiej gospodarki to jest coś zupełnie innego niż 1% w skali gospodarki polskiej. Więc nawet jeżeli informują nas, że mają przyrost 3%, to jest to przyrost 3% największej już w tej chwili gospodarki świata. Największego rynku wewnętrznego. No to jest skala nieprawdopodobna. I możemy się na to obrażać i mówić, że nie chcemy z Chińczykami nic mieć wspólnego, albo chcemy. A chyba już nie da rady. Tam wszystko się już... Niemcy są zależni od Chin, więc jak Niemcy są zależni od Chin, a my w 60% gospodarczo jesteśmy zależni od Niemców,
Sprawa jest jasna. Z drugiej strony to podniósł ostatnio profesor Michał Lubina, którego lubię słuchać, bo on naprawdę zna się na Chinach. Twierdzi, że wszelkie wyjaśnienia tak zwanej geopolityki są bredniami. I że nie należy słuchać ludzi, którzy samorzutnie nazwali się geopolitykami, tylko należy analizować warunki szczegółowe i tendencje aktualne. I one nie zależą tyle od geopolityki, co od posunięć rządów. Od ceł, od barier, od stref wolnego handlu i tak dalej. I to jest ciekawe, dlatego że był taki moment, kiedy wszyscy w Polsce, jak to zawsze, bo jak jest bardzo płytka myśl, to się emocjonujemy chwilowymi modami. I taka, była taka chwilowa moda na domorosłych geopolityków, którzy wyjaśniali nam wszystko. Tak? Mówili, że ponieważ tu leżą góry, a tam jest morze, to, no to będzie tak, albo będzie tak. A potem się okazało, że wszystko, co przewidywali domorośli geopolitycy, jest akurat odwrotnie, niż przewidywali. No i pan profesor Lubina to dobrze tłumaczy, zgryźliwie bardzo, ale inteligentnie. Po prostu nie można redukować obrazu świata do jednej współrzędnej. Czyli mówiąc krótko, za pomocą części wyjaśniać całość. Trzeba za pomocą całości próbować wyjaśniać część. I tutaj takie to podejście antygeopolityczne jest mi bliższe. Żeby analizować konkretne warunki w konkretnym czasie, przy informacjach dotyczących konkretnych strategii dużych rządów. Wtedy możemy coś zrozumieć z tego, co dzieje się teraz, a prorokować to, co będzie się działo za parę lat, właściwie to jest nam niedostępne. Bo nie wiemy, jak się rozwinie technologia, czy dojdzie do konfliktów globalnych, czy nie dojdzie, bo wszędzie są napięcia, te szwy trzeszczą, ale jakoś jeszcze żyjemy. Ale dalej dealują wszyscy. O, no wiadomo. Będą dealować. Władza jest narkotykiem współczesnego świata, więc projekcja władzy, czyli siły, jest dzisiaj procesem, który stanowi o obrazie różnych kontynentów i krajów. Widzimy to w Ameryce Południowej, prawda? Jak w Argentynie na przykład zwycięża ten pan Milley, który jest konserwatystą, ale jednocześnie libertynem. Ale Folendi też wygrał. No, Wilders. Tak? Tak, to ciekawe jest, bo znaczy w Unii Europejskiej, w Europie zaczął się proces odwrotu od Unii Europejskiej. Po prostu eurokraci, komuniści tak przesadzili, że przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego mogą być wielkim zaskoczeniem. Na przykład we Francji może wygrać Front Narodowy pani Le Pen. Tak pokazują sondaże. We Francji wygrał pan Wilders, który jest antyemigrancki, antypolski. W Holandii wygrał Wilders, który jest antymuzułmański, antyeuropejski, ale jednocześnie antypolski też. Więc tak, no to, bo dużo emigrantów jest w Holandii. Nie cieszmy się. W Niemczech w siłę rośnie AfD, bardzo mocno. W Szwecji mamy sukces centroprawicy, bardzo zaskakujący zresztą. W Hiszpanii o mało co by się nie wywrócili socjaliści. Musieli zawrzeć sojusz z separatystami katalońskimi. Dlatego były takie protesty, tak? Tak. Bo oni weszli w sojusz z separatystami. To jest bardzo dziwne w ogóle, co oni robią, ale no władza, utrzymanie władzy jest narkotykiem. Więc... Ale to twoim zdaniem dobrze, że to... We Włoszech mamy panią Meloni. Że to trochę idzie wszystko w prawą stronę? Bardzo dobrze. Ja czekam, aż upadnie Unia Europejska. Aż upadnie Unia Europejska, wrócimy do ogólnoeuropejskich traktatów dotyczących wolnego handlu i wolnej strefy przemieszczania się. Bo to ma sens. Natomiast cała ta to bełkotanie o zielonym ładzie, o zielonej energii i tak dalej, to nie ma najmniejszego sensu. Zobaczmy, jaki jest obszar Unii Europejskiej, na którym się wprowadza te dziwne uregulowania w stosunku do całego obszaru świata. Cały świat ma to w nosie i się rozwija, a Unia Europejska zakłada sobie taki kaganiec rozwoju, nie wiadomo po co. Ślad węglowy, to wszystko. Nie wiadomo dlaczego, to jest ideologiczne szaleństwo. Za dobrze jest. Nie wiem, czy to nie wynika też z jakiejś infekcji umysłowej, że komuniści muszą dostawać takich jakichś
wzmożeń. Nie wiem. Ale to się, sami się mordujemy. No. Jak handlujemy powietrzem, a nie wytwarzamy nic, to tacy przeciętni Azjaci, a tam już jest centrum świata, patrzą na nas i stukają się w głowę. No co oni wyprawiają? Za dobrze im chyba bo jest. Bo w Chinach słyszałem, że oni odpalają kopalnie. Wszystko odpalają, a w Indiach? No tak jak się popatrzy faktycznie na Chiny, jaki to jest... No. Jaka skala? Brazylia, która jedzie na węglu. Chiny jadą na węglu. Indie jadą na węglu. Australia jedzie na węglu. A Unia Europejska będzie tutaj... No ale to niektórzy mówią, że musi być jakiś, wiesz, jakiś... Ktoś musi dać przykład. Musi być pierwszy. No to mamy ocieplenie, tak? Klimatu. Proponuję, żeby państwo wyjrzeli za okno i zobaczyli, jakie są efekty ocieplenia. Lód na Antarktydzie przyrósł tam chyba 10%. No przesadzam, 5%. No ciekawe, ile jest tym prawdy, co mówią, a jak jest naprawdę. Widziałem takie najnowsze jakieś raporty, że jest, lądolód się rozszerzył zamiast stopniał. No to gdzie tu jest ocieplenie? Poza tym, co to jest to ocieplenie? Ja nie rozumiem. To jest taki bełkot, że to ciężko wytrzymać. Gazy cieplarniane, a bez gazów cieplarnianych przecież nie ma życia. No drzewa nie będą... Nic nie będzie, nie będzie fotosyntezy. No ale to tłumacz. Gandalf, proszę pytanie. Najlepszą puentą jest to, jak ekolodzy obudzili niedźwiedzia w Bieszczadach. A to właśnie miałem powiedzieć. Niedźwiedź im wyjaśnił, jak bardzo jest im wdzięczny. Niedźwiedź im wyjaśnił, że to jest nieekologiczne. A to pogonił ich, tak? No nie tylko, że poharatał jeszcze jednego z tych to nie słyszałem. Ekologów, nawet Niemca. O. Czyli Niemiec przyszedł zbudzić polskiego niedźwiedzia i niedźwiedź zachował się jak trzeba. No, z tymi niedźwiedziami to też było to ciekawe, że Niemcy najbardziej protestują. Niemcy, którzy praktycznie nie mają żadnego niedźwiedzia, żadnych zwierząt, tu przyjeżdżają na polowania i tu nam będą pilnować porządku w lesie. To jest... Bo u siebie już nie mają co pilnować. No, ucięli wszystko. Polować na robaki. To co to będzie, panie? Co to się podziało? W którą stronę to idzie? Wszystko. Czekam na wybory w Stanach. Znaczy, czeka nas rok rządów Tuska i tej zbieraniny. Tam jest 13 ugrupowań, czy ile? Od sasa do lasa. Więc będziemy mieć... Myślisz, że ten rząd przetrwa? Tydzień. Tak, z rok. I się rozpadnie? Rozpadną się, tak. Czy koniecznie będą nowe wybory, bo to wszystko, dekompozycja będzie już... Tutaj ludzie piszą, żeby te inicjatywy realizować, zbierać podpisy, ale ty strasznie mnie ostudziłeś z tym. No widzisz, jest na przykład projekt, żeby obrona cywilna, nie? Żeby coś takiego wzbudzić. Zresztą tutaj mówią niektórzy, że są te stare, jeszcze te komunistyczne, nie? Jakie by one były, tak. Ale są jakieś procedury, wystarczyłoby je może zaktualizować, albo jakoś dopasować i tak dalej, żeby... No widzisz, jak dzisiaj zaczną tutaj latać lakiety, to my nie wiemy, gdzie się schować, nie? No do dziury. Nie wiem, gdzie jest schron, gdzie mam się zgłosić, umie to i tamto, że człowiek z takimi umiejętnościami powinien iść tu, albo nie wiem, z takim samochodem powinien się zgłosić tam, bo tam będzie potrzebne tu pielęgniarki, tu lekarze. No nie wiem. No powszechny chaos będzie. No. No ale to my jesteśmy mistrzami chaosu. I wychodzenia. Polacy są stali się mistrzami chaosu. Znaczy ścieżka jest już przetarta, bo najpierw zamkniemy lasy, jak będzie wojna. Żeby partyzanci się nie gromadzili. No, tak. Żeby zielone ludziki się nie przyszły. Bo partyzanci się zgromadzą w lasach i będzie niebezpiecznie. Nie może. Zakaz wstępu partyzantów będzie do lasu. I wtedy będzie wiadomo, że... To jest już jakaś procedura. Tak. Do obrony cywilnej. Zamykamy las. Zamykamy las, żeby partyzanci się nie mnożyli. No i co? Harcerze. Czyli nie zbieramy podpisów. No, bo... Dziś zbieranie podpisów, zanoszenie do pana Hołowni, to jest mniej więcej to są petycje owiec do szakali. Tak? Z prośbą, żeby szakale nie zachowywały się jak szakale. No ale wiesz, jak nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieli, bo no to wcześniej robili no, ale to ale namęczymy mielonkę, się, no bo można zrobić tak. Albo wyjść i sprać szakale i przejąć władzę, albo pisać petycje do szakali, żeby się nie zachowywały jak szakale. Na pewno posłuchają. Nie wiem, wiesz, no jak tak patrzę pod kątem, bo to ludzie, wiesz, takie w komentarzach wystosowali zapytanie, czy by coś takiego nie wykorzystać z zasięgu i tak dalej zrobić, zmobilizować na przykład, nie wiem, no samych myśliwych w kraju, czyli ludzi pod bronią, nie, jest 130 tysięcy
osób, nie? Strzelców sportowych jest powiedzmy drugie 100 tysięcy. No ale Agnieszka Holland stwierdziła, że to są źli ludzie. Już tutaj nie będziemy poruszać pani Agnieszki. Widziałem ten film. No i... No nie, no jest... jednostronny, nie? No, ale jednostronny, ale dobrze dofinansowany. Ale to jest wina też bez naszych myśliwych, bo powinni też wynająć sobie, już to mówiliśmy, nie? Powinni wynająć jakiegoś reżysera i nakręcić taki film o PZD w klimacie Yellowstone na przykład, nie? No tak, albo Polowanie na Holland. No nie, bo to będzie mowa nienawiści, to no musimy nie. Wypikać, to my tu nie na ten... Nie, nie, to nie. To... Nie wolno tak mówić. Wymazujemy. Tak. Nie, nie wolno pik, tak pik. Tak, no tak, to... oczywiście, że gdyby powstał polski serial Yellowstone, no to by było... I jest go gdzie nakręcić, bo ja pamiętam, jak, nie wiem, czy widziałeś, kiedyś zrobili Watahę, nie? Właśnie o strażnikach. Tak. Z Ustrzyk. Ze Znachorem tam, Znachor grał główną. Tak. No. Widziałeś Znachora? Widziałem. Co myślisz? No... Wolę tamten. Starszy, wolę ale, tamten. Ale do obejrzenia. Nie myślałem, że będzie na tym Netflixach, co tak dalej, to tam wrzucają to. Przyjemnie się ogląda, nie? Przyjemnie. W nowej odsłonie Znachora. Więc wcześniej pan Lichota grał w tej Watasze i to nie tak. Było takie złe, rzeczywiście tam. No i jakby zrobić taki, jakby w takim klimacie myśliwi zrobili i leśnicy taki serial na przykład pokazujący, jak to faktycznie wygląda, jakie oni to mają problemy. Jakby tam w takim filmie pokazali, co ci ekoterroryści robią, jakie tam mają te swoje metody i tak dalej, to... Ale to niedźwiedź pokazał. Myślę, żeby się tam co niektóre oczy otwierało. Więc nie? W Polsce zwariowali wszyscy poza niedźwiedziem. Okazuje się, że w Polsce niedźwiedzie zachowują się tak, jak trzeba. To jest... budujące, tak? Że nie wszystko w Polsce zwariowało. Niedźwiedź zachowuje się tak jak niedźwiedź. Podejrzewam, że wilk zachowuje się jak wilk. Należy wziąć przykład ze zwierząt, które kierują się odruchem samozachowawczym i zachowywać się tak wobec tych, którzy niekoniecznie dobrze nam życzą. Nie wiem, czy wiesz, ale z wilkami też jest pewien problem, bo trochę się ich namnożyło. No i w zasadzie wszystkie zwierzęta są przegonione z lasu. Nie? I no nikt o tym też nie mówi. Nie? No bo wilk ma taką naturę, że lubi zjeść inne zwierzę. No i jest go dużo już. No. I też temat przemilczany, wszyscy chronimy wilka i tak dalej. Tylko ja mówię, że ci wszyscy ludzie, którzy są za tym wilkiem, to niech sobie tam pojadą właśnie po tych wioskach, w górach i tak dalej. Niech pogadają z tymi ludźmi, którzy tam tracą jakieś ostatnie owce, czy krowy i tak dalej. No, ale i... wszystkie psy powyjadają też. Bo psy też. Lubią zjeść psy. Też. I cisza. No ale tak się kończą wszystkie te izmy. Takie właśnie ideologizmy wprowadzane do przyrody. Przyroda nie zmienia poglądów. To jest istotne. Przyroda ma takie poglądy, jakie ma i ich nie zmienia. Niezależnie od tego, czy będzie panowało LGBT, czy co innego. Przyroda będzie po prostu działała po swojemu. I w momencie, jak już dostajemy kompletnego wariactwa ideologicznego, już nie wiemy, gdzie jest sufit, a gdzie podłoga, to trzeba iść do lasu. Trzeba popatrzeć na przyrodę i wtedy człowiek wraca do równowagi. I stąd tak mocno odrywa się młodych ludzi od doświadczeń realnych, wprowadzając ich w te wirtualne wariactwa. I oni rzeczywiście już nie mają poczucia realizmu. Bo w momencie, jak się odkłada telefon i idzie się na wycieczkę do lasu, poprzygląda się przyrodzie, to wszystko wraca do normy, tak? Widzimy, jest siła ciążenia, nie należy skakać z dachu, bo można połamać nogi. No wszystko wiemy, tak? A w świecie wirtualnym wszystko jest możliwe. No, tutaj kiedyś rozmawiałem z takim gościem odnośnie właśnie wilków też, nie? I tego zabijania, bo to też czy etyczne, nieetyczne i tak dalej, ale ciekawostkę powiedział ten, to był profesor, że myśmy w ogóle odwykli od śmierci, nie? Że dawniej na tej wiosce gdzieś tam to jednak no była ta kura na rosół w niedzielę i tak dalej. Ktoś tam musiał zrobić ten porządek, no i te dzieciaki to widziały wszystko, nie? Chcą z niej, chcą. A dzisiaj tego nie widzą, nie? Że to tam sobie rośnie, ktoś to bierze, ścinę i tak dalej. Dzisiaj idzie się do sklepu, a tam jest, one już na półce urosły, nie? I tak dalej. Nie? Ale dzisiaj za chwilę zacznie się lament na temat masowych mordów karpia. O, właśnie. No. Jesteśmy w przeddzień tak? Tego sezonu. Jest już jakaś awantura? Że na pewno się zacznie, że nie wolno podrzynać gardeł karpiom. Tak? Nie wolno. No. Dawniej po prostu tłukło się te karpie na Wigilię i dzieci jadły, pomagały
strugać i było wszystko dobrze, a teraz nie wolno, bo to jest niewychowawcze. Wychowawcze jest nakładanie prezerwatyw na banany, a niewychowawcze jest pokazywanie dzieciom, jak oprawić rybę. Albo królika. To już straszne. Ale to nie, no to już się w głowie nie mieści. Które dziecko teraz potrafi... O kopetnych nie wspomnę. No właśnie. Ale które dziecko potrafi oprawić kurę? No, no kurę to już nie, rybę. Nie, no ja kiedyś byłem, oprawiałem rybę nad rzeką, to dzieci były, no, zadowolone. Tak, bo się garną, chłopcy się garną do tego, żeby właśnie tym nożem... Znaczy, to było ciekawe w ogóle, nie? Że tu, wiesz, prosto z rzeki, no ten i żeśmy na grilla wrzuciło, bo ja mówię, no tak dawniej... Tak się żyło. Tak się żyło, nie? A teraz... To był szok w ogóle, nie? Że coś takiego się można zrobić, nie? A teraz w puszce. No. Jesteśmy bardzo oderwani od realiów i obawiam się, że przyjdzie taka epoka, w której... Świat przymusi nas z powrotem do powrotu do realiów. Nie wiem, czy za pomocą wojny, czy za pomocą jakichś innych zdarzeń, kataklizmów, ale tak się może zdarzyć. No, moim zdaniem musi się to jakoś wyzerować, bo zwariujemy, nie? Bo już zwariowaliśmy, no już się zachowujemy. Wystarczy wyjść na ulicę i zobaczyć, jak się zachowujemy. No, no nie jesteśmy normalni, jako populacja. Czyli nowego ministra edukacji nie ma co liczyć, że wprowadzi jakieś nowe przedmioty, albo zreformuje edukację, żeby tych naszych... No teraz no będzie... naszą młodzież jakoś przygotować. Tak jak były czytanki takie patriotyczne za czasów PiSu, czego akurat nie miałem za złe PiSowi. Uważałem, że to jest dobry okres. Ale wiesz co, ja powiem ci, bo tam straszna była kiedyś nagonka na ten podręcznik Historia i Teraźniejszość. Ja z ciekawości go przeczytałem. To jest ciekawa książka. I tam nie doczytałem się jakichś, nie wiadomo, jakichś dziwnych rzeczy, łącznie z tym, że oni coś tam przekolonizowali. Albo jestem, albo nie znam historii, nie wiem, no ale... No ale Wybocza babrała w tym podręczniku długo i tam znalazła jakieś strasznie brzmiące 3 czy 4 cytaty. Ja tam jakoś nie doczytałem. Nic, nie? No więc lepiej, żeby młody człowiek coś wiedział, niż nic nie wiedział. Więc z takiej książki z czegoś nauczył. A dużo można się dowiedzieć, nie powiem, nie? Bo jest to w miarę przystępnie, fajnie napisane. No, ale teraz obawiam się, że przyjdą do Ministerstwa Edukacji ludzie, którzy będą uczyć znowu krzywizny banana, nakładania na banana i takich rzeczy. Będą tęczowe piątki. Ale czego się spodziewać po darmowej edukacji z drugiej strony też, nie? No tak. Tych przeładowanych nauczycieli i bez możliwości jakiegokolwiek, wiesz, każda inicjatywa w szkole to też zaraz jest zagruzowana. No tak. Bo to trzeba sobie też tego nauczyciela wybrać, że siedzi tam 20 lat i przez 20 lat to samo robi i jak nawet jak jeszcze ma jakąś, wiesz, wewnętrzną motywację czy inicjatywę, to i tak jest zaraz zgaszona przez już dyrektora albo kogoś innego. Czy rodziców. No bo to też są te... Bo przez długi czas do zawodu nauczycielskiego trwał taki nabór negatywny. Po prostu jak ktoś nie mógł się odnaleźć w różnych dziedzinach, to zostawał nauczycielem, ponieważ tam mało się zarabiało i prestiż był coraz niższy. No bo jednak w moim pokoleniu, czy pokoleniu jeszcze po mnie, był pewien szacunek wobec nauczycieli. Oni byli takimi przewodnikami życiowymi w różnych dziedzinach. No w ogóle w liceum się mówi o profesorze. No. Panie profesorze. I to budowało trochę tych ludzi. Tak? Oni pewną godność odczuwali sprawowania tej funkcji, tego zawodu. A teraz... Znaczy, demokracja w edukacji nie jest najlepsza. Bo jednak ten stosunek mistrz i uczeń powinien istnieć. Tak, że pewien respekt, pewna granica, a nie, że nauczyciel to kumpel. I to się nie sprawdza nigdzie. I tutaj też się nie sprawdzi. No i nauczyciel nie ma narzędzi też, nie? I możliwości do takiej, wiesz... Nie ma, bo zaraz będzie miał proces o mobbing, molestowanie. Tak. Takie czasy. No ale jednak dzieci muszą się wychować. Nie, no trzeba samemu edukować. Więc tak. To jeszcze ja bym chciał porozmawiać o krakowskim podwórku, bo szykują się wybory na wiosnę. Tak. Pan Majchrowski złożył... Komuch Majchrowski stwierdził, że już nie chce być złożył prezydent. Pas. Ale on już tak kilkakrotnie mówił, więc ja do końca... Trzeba dopiero osinowy kołek, jak zobaczę, to uwierzę. Masz świadomość tego, że Kraków to jest jedyne miasto, które ma te wszystkie swoje zarządy powołane przez właśnie pana Majchrowskiego, zarząd infrastruktury sportowej, zielonej zarząd. I tam wszyscy tam są, wiesz.
Od niego, nie? Średnia wieku kierowników, wiek emerytalny. To tak. Nowemu prezydentowi ułatwi zadanie, bo wszystkich wyśle na emeryturę. Chociaż tyle. Tutaj ostatnio z kolegą rozmawiałem, który walczy o prawo, żeby coś tam sobie wybudować. Wychowie mówi, że no jest, mówi, to jest po prostu zmowa, nie? Że ty możesz budować, tamten nie może i zrobimy wszystko, żeby cię papierologicznie po prostu zniechęcić do tego. Mówi, że 2 lata już się przepycha z tymi dokumentami i zawsze coś wynajdą, nie? Czy nowy, nie wiem, kandydat, widzisz jakieś tutaj możliwości, że... Pan prezydent Majchrowski wskazał swojego następcę. Kto nie będzie? Jest to pan Andrzej Kulik. Postać mało znana, ale barwna. Można sobie poszperać w internecie. On jest lekarzem, tak? Jakimś? On był szefem Collegium Medicum, czy kliniki Collegium Medicum, ale już jest jego zastępcą Majchrowskiego od wielu lat. A, czyli ma doświadczenie w zarządzaniu. W takim majchrowskim zarządzaniu. Jak ono wygląda, to proszę wyjechać na ulicę i zobaczyć, jak wygląda majchrowskie zarządzanie. Wszystkie ulice na przykład w jednym kierunku rozkopujemy w jednym terminie, pod różnymi pretekstami. Na przykład jedną z ulic rozkopano, bo się buduje ścieżkę rowerową. Przecież nadchodzi grudzień, czyli szczyt ruchu rowerowego. Więc trzeba zbudować ścieżkę rowerową. No i budują. Koparka wyjedzie. Akurat jest to droga, która prowadzi na Balicę, bardzo ruchliwa. Więc jak wyjedzie koparka, to tworzy się kilkukilometrowy korek od razu. No i jest super. Sądzę, że pan prezydent Majchrowski lubi korki. Po prostu. Lubi, jak auta stoją, trąbią. Wiesz, ale ludzie widzą przynajmniej, że miasto się zmienia, czy się coś buduje, że to się dzieje, nie? No tak, pobiją się czasem też z nerwów. A tak to, wiesz, nie było ścieżki. Nie? Więc pan prezydent już zrobił wszystko, sparaliżował Kraków. Kraków jest najbardziej sparaliżowanym miastem w Polsce. Jest to zasługa Jacka Komucha Majchrowskiego. A w tej chwili będziemy widzieć rywalizację pomiędzy panią Małgorzatą Wasserman pewnie z PiSu, panem Kuligiem wskazanym przez Majchrowskiego, panem Gibałą, jest taki lokalny pan Gibała, syn milionera, który ma od kilku kadencji ambicje bycia prezydentem, na razie mu się nie udawało. A na kogo obstawiasz, że kto zostanie? Chciałbym, żeby wylosowano inną kartę jeszcze, niż te, które już leżą na stole, bo te się nie nadają do niczego z różnych powodów. O każdej z tych postaci mogę coś powiedzieć, bo jeszcze Tygrysek nie wskazał swojego faworyta. Może to być pan Raś na przykład. Jest taki poseł. Ale pan Raś jest z Polski 2050, tak? Czy z PSL? Nie, z PSL-u. Tak? Tak. On był już w platformie, teraz to się oni połączyli. To już jest w zasadzie jeden twór. Nie? Pan Raś jest płynny, bo był w PiS-ie, potem był w platformie. Żeglarz. A teraz jest w PSL-u. A ciągle jest posłem. Ale ma brata, który jest infułatem w Kościele Mariackim. Także to zawsze ułatwia. No to są kandydaci, którzy gdzieś tam się pojawili. Ja czekam jeszcze na czarnego konia, który się może pojawi i może na niego zagłosuję. Masz jakiegoś? Jakbyś miał wskazać kogoś, kto tam... Jeszcze jest rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, pan Mazur. Podobno sprawny. Znaczy zrobił porządek z różnymi tam układami na Uniwersytecie Ekonomicznym i się go boją tam. To dobrze świadczy. No to on też zgłasza aspiracje bycia prezydentem miasta. Kto wie, czy to nie będzie dobry. A nie znam pana, ale po dokonaniach sądzę, że to mogło być ciekawe. Urzędnicy by się bali. Wreszcie coś by się działo. Zobaczymy. Na razie niech skończą tą naszą obwodnicę i przestaną kopać już. Bo... Nie, nic nie skończą, przecież ciągle kopią. Wszędzie, nie, coraz kiedyś, to nowy. Kiedyś muszą skończyć, no u mnie już tam tramwaj otwarli, teraz już mogę sobie w 15 minut do centrum dojechać tramwajem i nawet korzystam dosyć często, bo są takie korki, że tak. Szybciej jest tramwajem. Nie? Jeżeli państwo oglądający nas w innych miastach sądzicie, że macie korki, to jesteście w błędzie. Przyjedźcie do Krakowa i zaraz wam będzie lepiej żyć w tych swoich miastach. Same dzisiaj pozytywne rzeczy. Same. To zasługa jest Jacka Komucha Majchrowskiego. No już nie jest komuchem. Kiedyś był. Zawsze. Kto był komuchem, to zawsze zostanie komuchem. A ty wiesz, co się będzie działo na przykład z hotelem Forum?
Kto jest właścicielem ziemi? Nie wiem, ale tam jakiś, czarny rynek hula chyba. Hula hop. To też jest temat na rozmowę inną. Tam, bo ty kiedyś też robiłeś o tych Wawel przejęciach. Imos był właścicielem. Wawel Imos to taka spółka postkwaśniewska. Czerwona, dosyć ciekawa. Ale wnioskując z tego, co tam się dzieje, bo tam tętni życie w tej katastrofie budowlanej. Tak, niby go chcą rozebrać, niby nie i tak. Tam jakieś podziemie działa. Ktoś się tam boksuje cały czas, nie? Ale hotel jest fajny. Jakby go zrobili, to... Tak, ale knajpy hulają na dole, wszystko hula, balon lata, wesołe miasteczko. Wszystko, co się nie zmieści w normalnej przestrzeni Krakowa, to tam ma miejsce. I wolno, i można, i da się. Czyli znowu trzeba mieć... Kraków to tajemnicze miasto. Odkąd otwarto tutaj siedzibę sekty Chabad Lubawicz, to już jestem w stanie uwierzyć, że to magiczne miasto jest. Co otwarli tutaj? Oddział sekty Chabad Lubawicz. Co to jest? To jest sekta hasycka, której sponsorem jest Igor Kołomojski i która w całym świecie ma różne tam swoje ekspozytury. I największą swoją świątynię w Dnipropetrowsku. A jakbym się chciał zapisać do tej sekty, to nie można. Płacą coś za to, czy ja muszę płacić? Nie można. Tam kiedyś poszedłem, żeby się zorientować, co to jest, to mnie wygonili. Tak? Tak. Pan tu po co? Widzieli, że nie jestem odpowiednio ubrany. Aha, czyli trzeba tam... Trzeba mieć odpowiednie takie... I trzeba coś mieć z sobą. Tak. Weź. Ale jest, no. Więc w Krakowie różne rzeczy się dzieją tajemnicze. Czakram na Wawelu działa. Jest takie miejsce i widziałem, przyjeżdżałem nawet, tam widziałem jakichś Japończyków i tak dalej. Tak, oni się tam czakramują. Tak. Wszyscy. Przychodzą do tego, i się przytulają do tej zimnej ściany. A tam czakram. Jest jakaś energia. Tak. To też nie będzie dobrze. No, albo lepiej. No nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. No może jeszcze coś się stanie dobrego. Może ktoś wystartuje, ktoś coś zmieni. A co się dzieje z partią Polska jest jedna? Polska jest jedna. Cisza jest na razie. Jest cisza, ale wiem, że się lokalnie różne tam struktury tworzą. No bo ty jakoś pokładałeś nadzieję. Pokładałem, i dalej pokładam nadzieję, żeby taka inicjatywa oddolna, tylko ona musi długo fermentować, bo to nie jest tak, że się założy i już będzie. To musi długo fermentować. Może to ma być taki kształt, może inny. Mam nadzieję, że to się objawi przy wyborach samorządowych już, że w różnych miejscach będą fajne struktury. Oczywiście to nie może być oparte o jakiegoś wodza. Bo wszystkie nasze partie są oparte o Warszawę i o wodza. A to stworzenie partii, która będzie rzeczywiście taka oddolna i miała mechanizmy demokratyczne i jeszcze oparta na jakichś wartościach, to nie jest takie proste. I ja im kibicuję oczywiście, ale przecież nie biorę udziału w tym, co oni robią. Czasem mi się coś podoba, co robią, często nie. Ale uważam, że to, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, nie budzi nadziei. No te wszystkie grupy są... budzą wątpliwości, tak? Bo nawet Konfederacja, która miała być takim recenzentem układu władzy, jakoś tak się zachowywać inaczej, no gdzieś wsiąkła, gdzieś słabo. Poza tym panem Braunem, który daje o sobie znać. I ja go podziwiam za indywidualizm, no to tam niewiele widać. Pan Mencen się gdzieś tam wkomponował, gada tak samo jak reszta. Układają się. Ja myślę, że tam działają pieniądze, tak. Układ polityczny przyciąga. Powstanie rząd Tuska, będziemy wiedzieć wszystko. Zobaczymy, jak się opiłki ułożą. Zobaczymy. To jeszcze tydzień. Masz jakieś pytanie jeszcze, Gandalfie? Nie, nie mam pytań. Dziękuję bardzo. To dziękujemy. Z mojej strony to wszystko. Tak. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję również. W naszym podcaście, który sobie nazywałem Co to się podziało?